24 października w Liceum Ogólnokształcącym imienia Władysława Jagiełły odbyła się pierwsza runda Ligi Debat Fundacji Orlen. Wzięło w niej udział 8 drużyn złożonych z uczniów szkół średnich z Płocka, powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego, aby kształtować umiejętność prowadzenia sporu. Debaty oksfordzkie są znakomitym narzędziem edukacyjnym, które buduje bardzo różne kompetencje, które są przydatne w dzisiejszym świecie i w dzisiejszym życiu. Z jednej strony są to kompetencje miękkie, dotyczące walorów komunikacyjnych, wypowiadania się przed publicznością, ale są to również takie zagadnienia jak zbieranie argumentów, jak wyszukiwanie informacji, gdyż zalew informacji jednak w dzisiejszym świecie jest bardzo duży, w związku z tym przebijanie się przez informacje, selekcja tych informacji, a potem tworzenie argumentów i kontrargumentacji, żeby przekonać na własną stronę, są kolejną umiejętnością, którą młodzież zdobywa w trakcie debat oksfordzkich. Tu bardzo ważne jest podkreślenie, że młodzież na przygotowanie do tezy ma kilka tygodni, około 2 tygodni. W związku z tym oni wykonują tę pracę, nie wiedząc, czy będą mieli tezie zaprzeczać, czy tezę potwierdzać. O tym decyduje losowanie tuż przed debatą. To oznacza, że młodzież musi się przygotować do 2 stron debaty. Z jednej strony są 2 drużyny. Jest drużyna, która tezę potwierdza, która tezę obala. W każdej drużynie jest 4 mówców. Natomiast to, co jest też ważne w trakcie debaty, żeby to nie były 4 indywidualne przemowy, tylko żeby to były mowy spójne, żeby ci mówcy rzeczywiście stanowili jedną drużynę i rzeczywiście spójnie potrafili potwierdzić albo zaprzeczyć tezie. Na temat procesu tworzenia tematów wypowiedziała się pani Marta Soluch, członkini zarządu Fundacji Orlen. Tutaj poprosiliśmy ekspertów o to, żeby pomogli nam sformułować te pytania. Są to osoby, które mają też dzieci, więc wiedzą, czym żyje młodzież, więc chcemy, żeby one po prostu odpowiadały na to, czym młodzież w obecnej chwili żyje. Dodatkowo pan Arkadiusz Ciesielski przybliżył przygotowane przez siebie tematy debat. Mam tą przyjemność przygotować 2 prezentacje, 2 tematy. Jeden temat dotyczył idoli dla młodzieży, przeciwko czy za, czy to są plusy czy minusy. Drugi temat dotyczył procesu digitalizacji w procesie nauczania. Bardzo 2, powiedziałbym, trudne tematy. Trudno jest przechylić szalę za czy przeciw na jedną bądź drugą stronę, bo to są bardzo ważne życiowe elementy bliskie młodzieży. Więc te 2 tematy są dla mnie bardzo wyjątkowe, bo na ich temat po prostu mówiłem. Bardzo chętnie przysłuchuję się z zaciekawieniem, co też ciekawego mają do powiedzenia za i przeciw ci młodzi ludzie, którzy biorą udział w tych debatach. Kolejna runda Ligi Debat Fundacji Orlen zaplanowana jest na 18 listopada.